Poważny wypadek na remontowanym odcinku ulicy Chrobrego w Wałbrzychu. 67-letni mężczyzna potrącony przez autobus. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Do wypadku doszło około 4:30 nad ranem na remontowanym odcinku Chrobrego w Wałbrzychu. 60-letni mężczyzna został potrącony przez autobus. Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy, natomiast 67-letni pieszy znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna z poważnymi obrażami ciała trafił do szpitala. Obecnie funkcjonariusze ustalają pełne okoliczności tego zdarzenia. Informuje Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji.